Kontynuujemy nasz spacer po Lublinie. Dzisiaj chcielibyśmy pomówić o tym kościele, który jest za moimi plecami. To jest kościół pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej. Rok budowy tego kościoła 1412-20. Został on postawiony jako wotum wdzięczności za zwycięstwo nad Krzyżakami pod Grunwaldem i był budowany rękoma krzyżackich jeńców. Proszę Państwa, dlaczego chciałbym tutaj powiedzieć o tym kościele? Dlatego, że jest on bardzo charakterystyczny dla Lublina. On jest w stylu gotyckim, ta wieża jest, zwieńczenie tej wieży jest późniejsze, jest barokowe. Kościół ten pierwotnie był klasztorem sióstr Brygidek, później wizytek, i tak w Lublinie mówimy o tym kościele, że to jest kościół wizytek, chociaż faktycznie już dawno tutaj nie ma tych zakonnic, natomiast jest to kościół rektoralny. Jest to na tyle ciekawy obiekt, że nawet na znaczkach Generalnego Gubernatorstwa z 1940 roku został on umieszczony. I tutaj pokażę właśnie te znaczki. Dziwne, zwycięstwo grunwaldzkie, Niemcy go umieścili. Tak, jako właśnie, bo wyszła w Generalnym Gubernatorstwie taka seria miast, która miała dokumentować niemieckie osiągnięcia. Najpierw tu pokażę Führera, bo to jest ciekawa seria. Różne kolory. To te znaczki obowiązywały w Generalnej Guberni. A pod spodem już co właśnie... Ta seria z miastami. Krzysiek. I tutaj jest właśnie kościół. Gdzie jest Lublin? Gdzie? No tutaj jest Brama Krakowska. Dobra. Tutaj jest właśnie ten kościół, przed którym stoimy, Matki Boskiej Zwycięskiej. Oczywiście, może dlatego go Niemcy umieścili na znaczkach, dlatego, że był wznoszony, jak wspomniałem, rękami jeńców krzyżackich, jako wotum za zwycięstwo grunwaldzkie. W ogóle, tutaj, jeżeli chodzi o Lublin i okupację, to... Przepraszam, a tu są już inne budynki. Tak, tutaj są budynki, to jest Brama Floriańska, to jest Wieża Wawelska, to jest dziedziniec Uniwersytetu Jagiellońskiego, który Niemcy zamknęli, Pałac Brilowski, Kościół Moriacki, dziedziniec Wawelski, Kościół Dominikanów w Krakowie. Tutaj jest wieża chyba w Sandomierzu. Ratuszowa, no i tutaj Wawel. To w każdym razie jeszcze potem była nowa emisja tych znaczków, jeszcze Lwów tam doszedł, Lemberg po niemiecku. Dobra. Ale aż tutaj jeszcze Führera niemieckiego. Chciałem powiedzieć coś jeszcze a propos Lublina i w czasie okupacji, jak był traktowany, bo Niemcy uznali, że Lublin za stare niemieckie miasto, Der Deutsche Altstadt. I w 1942 roku zorganizowali jubileusz i też wyszła seria czterech znaczków, których ja tutaj niestety nie posiadam, z widokami Lublina i właśnie z odpowiednim napisem. I dlaczego w 1942? Bo Lublin w ogóle był lokowany w 1317, dwa lata temu odpowiedzieliśmy. Jubileusz, a w 1342 zostało wójtostwo lubelskie sprzedane takiemu kupcowi, Franciszkowi z Moguncji, i właśnie Niemcy uznali, że to jest to stare niemieckie miasto i zorganizowali jubileusz, i w tym celu właśnie wyszła ta seria znaczków i wmurowano w Bramie Krakowskiej, o której kiedyś tam pójdziemy i pokażemy, tablicę pamiątkową właśnie głoszącą, że to jest stare niemieckie miasto. W języku niemieckim oczywiście. No i tą tablicę tutaj się muszę pochwalić, mój dziadek ze swoimi chłopakami. Filipowicz, powiedz, pochwal się Grzegorz. Pseudonim Berkury. Tak. Zamalował zieloną farbą. No i za pierwszym razem Niemcy ją, tą tablicę odczyścili, a za drugim razem już tak solidnie zamalowano, że ją po prostu zdjęto. I już nie było następnej? Już nie było następnej. Aha, znaczy to był skuteczny sabotaż. Tablico stało. W każdym razie jako taką ciekawostkę chciałem o tym też wspomnieć, jako że mówimy o niemieckich tutaj. To ja sobie Grzegorz przypominam historię, którą poznałem na lekcjach języka rosyjskiego o Aleksie Dawidowiczu, który zdjął tablicę z pomnika bodajże Kopernika, dobrze mówię Grzesiek? Tak. Która informowała, że to był niemiecki astronom. Tak.
No to nie wiem, czy tam lekcji języka rosyjskiego, bo to akurat... Znaczy ja poznałem na lekcji języka rosyjskiego Grzegorz. Aleksu Dawidowiczowi. To był jeden z bohaterów Kamieni na Szaniec. Tak, no, tak, też, to prawda. Ale oni... Zdjął tą tablicę, zresztą w ogóle z tym pomnikiem warszawskim Kopernika, no to też się wiąże historia tragiczna taka, bo tam za złożenie kwiatów pod tym pomnikiem zginął redaktor naczelny takiego pisma literackiego Sztuka i Naród, za złożenie wiązanki w rocznicę. No to było wtedy było wielkie ryzyko niestety. No Niemcy, a oczywiście też wydali też taką serię znaczków. No bo ja się kiedyś też filatelistyką interesowałem, w moim wieku to w ogóle wszyscy zbierali znaczki, ty też pewnie jadłeś zbierali znaczki. No jak nie, jak tak. Teraz to już chyba taki, nie jest to takie popularne. No, była też seria znaczków właśnie z Niemiec, generalnego gubernatorstwa oczywiście, z takim wkładem niemieckim tutaj na ziemiach nad Wisłą. W obszarze Wisły i tam właśnie był Kopernik, oczywiście jako niemiecki astronom, był tak. Król August II Mocny, jeszcze parę tam postaci mniej znanych właśnie, też taka seria pocztowa, tych znaczków wyszła. No ale tutaj kontynuujemy rozmowę o tym kościele, więc był on też z miejscem taką stoją opozycji w czasach komuny, bo tutaj rektorem był świętej pamięci ksiądz Mieczysław Brzozowski, którego miałem zaszczyt znać osobiście. Później był... Czy nie ma przypadków, jedynie są znaki, to chyba jego stwierdzenie, nie, tak? Nie, to jeszcze inny, dobrze. Z Warszawy, dobra. Tutaj ksiądz Mieczysław Brzozowski, tak. Był taki no to mówię, lwowiak, on pochodzi z Lwowa, zmarł w 1991 roku, później był w ostatnim okresie życia był rektorem seminarium, a wcześniej, tutaj mówię, w latach 70. i na początku lat 80. był rektorem tego kościoła i organizował takie msze za ojczyznę. I tutaj właśnie 15 listopada, pamiętam rok 79, to była pierwsza taka demonstracja publiczna w czasach komunistycznych w Lublinie. Tutaj była msza właśnie przez księdza Brzozowskiego celebrowana. No i kościół wypełniony ludźmi, jeszcze stali nawet na zewnątrz. No przed muszą to bezpieka wyaresztowała wszystkich, prawie wszystkich no, działaczy opozycji siedzieli, no, ale paru nie siedziało, między innymi Marian Piłka, który przejął na siebie właśnie ten obowiązek prowadzenia tej demonstracji. Marian Piłka to późniejszy poseł, tak? I on właśnie jak żeśmy już wychodzili z kościoła, no to tutaj podjechała kawalkada kwiatów 125 z bezpieką. No i błyskawicie, ja byłem dosłownie za Piłką. No, i nawet ja się nie zorientowałem, jak oni go porwali, on już wie nie staci, duży, i go wciągnęli do tego kwiata i wywieźli go tam na północną do aresztu, nie? Natomiast... No, nie śmieli jednak w koszyt kościoła. Do kościoła nie, ale jak jest coś, rozumiem, to tutaj ludzie wychodzili, do tego porwali. No i, ale demonstracja mimo wszystko się odbyła, chociaż no, nie było wielkich przemówień, bo tam taki Tadeusz Zachara, zresztą nawiasem mówiąc tajny współpracownik Kiemończyka z OSB, niestety już nie żyje. To on poprowadzi, no i tutaj pod pomnik Unii Lubelskiej, żeśmy przeszli z pochodniami i tak dalej, no było to wielkie, co dla mnie, jako dla młodego człowieka, wrażenie zrobiło, to może coś Polskę, to wcześniej odpowiednie kazanie księdza Brzozowskiego i później ten przemarsz i te pochodnie, no odbiło się to z dużym echem w każdym razie ta demonstracja 79 roku. No to taka moje wspomnienia. No jeszcze tutaj powiem, no ksiądz Brzozowski w ogóle to był tak, szczerze mówiąc, to był zagorzałym piłsudczykiem. No to wtedy to wszyscy prawie byli Grzegorz tacy. No to nie byłoby, prawda, ale był nie taki wyjątkowy patriotą i właśnie tutaj pod jego skrzydłami można było działać. Zresztą tutaj w tym kościele jest bardzo dużo takich tablic pamiątkowych, które wtedy właśnie za jego
tutaj zarządu wmurowano, to też organizował mszę w rocznicę Katynia na przykład. Wmurowano takie tą tablicę ku czci generała Mieczysława Smorabińskiego, pochodzącego z Lublina i tutaj szefa DOK Lublin, też zamordowanego w Katyniu, ona tutaj się znajduje, jest ku czci 8 Pułku Piechoty, ku czci właśnie Armii Krajowej, tam generała Tungajskiego, komendanta lubelskiego okręgu ZWZK. No i tam były też przy tej tablicy takie miejsca na umieszczanie też takich epitafiów poszczególnych żołnierzy i oficerów Armii Krajowej. Była tam też tabliczka, którą po śmierci dziadkowi mojemu ufundowali. No ale teraz, ponieważ był remont tego kościoła, tam trochę przebudowano, to te tablice niestety gdzieś zniknęły. Będę musiał chyba tutaj się udać, żeby mi zwrócono, bo to jak nie ma miejsca na kościele, no to przynajmniej oddadzą tą tabliczkę. Grzegorz, dobrze, a może już tu podejdźmy bliżej, pokażmy tutaj ten napis, Grzegorz, może dobrze? Grzesiek, to. Pokażmy napis, że nie ściemniamy, to jest stary napis. Przechodzimy teraz przez ulicę, musimy tutaj chwilę poczekać, aż przyjedzie samochód. Może Grzesiek. Dobra, jak w lepo powiedziałeś. No w ogóle, uważaj, Grzegorz. Jak się wchodzi do kościoła, to się schodzi w dół, bo kilka stopni w dół, bo widać, że ulica kiedyś by przebiegała, teraz poziom ulicy się podniósł. No na pewno. A ten kościół jest tam trochę w dole. Czy to jest później ten napis został wykonany, tak. Wykonany, bo jest taką współczesną polszczyzną. W 1945 kamień ten wymurowano. W roku pańskim 1945. Co tutaj wyżej trochę wezmę. Matce Boskiej Zwycięskiej kościół ten wzniósł rękami jeńców krzyżackich król Władysław Jagiełło. Jako wotum za wygranie bitwy pod Grunwaldem 15 lipca 1410 535 rocznicę w roku złamania potęgi niemieckiej kamień ten wmurowano RP Rzeczpospolita Polska. Nie jest. Roku pańskiego 1945. RP tam pisze. No, tak, 1945. Bo to komuniści wmurowali. No nie jeszcze... komuniści, no chyba raczej wtedy komuniści jeszcze kościołem nie władali, wmurowano. Być może tutaj był napis, tylko przecież on i tak nie miałby szansy przetrwania okupacji niemieckiej w formie oryginalnej, jeżeli nawet tutaj się znajdował. A tutaj jest jeszcze druga też. Tak jeszcze Grzegorz przypomnę, tak się pochwalę. Niemcy nawet, Niemcy hitlerowskie, czyli naziści, nawet zniszczyli pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, który w Lipsku, znaczy w miejscu chyba, w Lipsku tak, nad Elsterą od wieku XIX sami mu wystawili Niemcy, Prusacy bodajże i tam stał przez chyba 150 lat. Tak. Ale jednak wtedy się jednak ich to strasznie ich to męczyło to, że to jakiś tam jest pomnik jakiegoś Polaka. Tak, i zniszczyli. Ale go. Ten pomnik jest odtworzony, bo ja byłem w Lipsku i widziałem nawet ten. To też taki skromny właśnie obelisk miał bardziej. Tak, niż tak, w miejscu, gdzie on utonął. Tak, w Elsterze. I to jeszcze, żeby było ciekawie, ponoć prawdopodobnie przez pomyłkę go zastrzelili Francuzi saperzy, którzy spanikowali i wysadzili przedwcześnie most. Tak. Dobra, ale to już jest inna sprawa. Tak, piosenka Gintrowskiego taka. Dobra, to Grzegorz chyba... A jeszcze tutaj może tutaj podejdziemy. Uwaga, sekta jest nawet... No dobra, Grzegorz. No to taki już większy napis. Nie wiem, Grzegorz, czy to do tych Niemców, do tych Krzyżaków nie odnosi się nazwa Niemce. Polskiej, lubelskiej wsi koło Lublina, czy to oni czasem nie byli tym Niemcami? No tam na pewno byli koloniści niemieccy, no tak. I dlatego ta nazwa. Ja być może, że tak. Ja może zbyt daleko trochę idę, o to jest bardzo ciekawe. Ale nie wykluczam. Tak jak są Tatary na przykład, dzielnica w Lublinie, to z kolei dlatego, że tam byli jeńcy tatarscy osadzeni. Jeńcy, tak byli? Tak. Myślałem, że tam, a to ja trochę znam historię. Mieszkasz na Tatarach. Tak, mieszkam. No to na razie włączamy. Może jeszcze pokażemy tutaj, że tutaj jest właśnie przylega tak. Do tego. Tutaj był cmentarz, który ma pozostałości takie. Cmentarz gdzie, Grzegorz? Pokaż. Powolutku, bo... Zerwiesz mikrofon. Gdzie ten cmentarz?
Ja to muszę, czego uważaj, muszę... Pan sprzęt chodzi, to jakiś nagrobek. Czyli jakiś jeszcze został biedny? Tam kilka chyba jeszcze jest. Nie wiedziałem na to o tym, bardzo ciekawa rzecz. Znaczy dostał nagrobek, ale tam pewnie jeszcze kogo nie ma. No nie, to kiedyś nie, jak grzebano przy kościołach, to nie stawiano indywidualnych nagrobków, tylko kopano dół, rzucano tutaj ciała i stawiano je taki zbiorowy. Czyli to jest 1410, a nie no, to 1910. Nie, to, nie, to jest 500 lat istnienia kościoła. Mhm. No ale w każdym razie przy kościołach były cmentarze i to było dopiero cmentarze takie za miastem, no to właściwie powstały pod koniec XVIII wieku i to też się nie chciało przyjąć, bo to właściwie na początku tam tylko się masoni chowali, można powiedzieć, bo nikt nie chciał leżeć po prostu gdzieś poza obrębem kościoła. No dopiero administracyjnymi metodami zmuszano ludzi do tego, żeby chowano zamiast. To rewolucja francuska to czyli tak jak kiedyś czytałem, jak biadano nad poniżeniem i losem nieszczęśliwym Mozarta, który został pochowany, pod koniec wieku XVIII i został pochowany w grobie zbiorczym, przysypany wapnem i później tutaj następnych tam nieszczęśników normalne, tak chowano, a już normalnie chowano ofiary epidemii, to ze względów wiadomo jakich, higienicznych. No tak, wiadomo. Pan nie było tak robiono, ale zmarł młodo. W każdym razie cmentarze dopiero właściwie na ziemiach, lubelski cmentarz najstarszy, ten na Lipowej, to jest 1792 rok i tam, czyli koniec Rzeczypospolitej. No to Powązki to mniej więcej też ten sam okres, bo w ogóle, a w ogóle no, rewolucja francuska wprowadziła te cmentarze, nie? Czyli wyrzuciła możliwość chowania przy kościołach. No, tak samo jak teraz te kulty ciałopalne teraz też masy wprowadzają. Tak. Ludzie zamożni byli chowani, mieli krypty w kościołach, czy tam zakonnicy, czy duchowni, natomiast ludzie świeccy, no to mówię, przy kościołach były takie cmentarzyska. Urządzane. No właśnie tutaj jest... Jakoś może już wyłączymy, ten film już jest długi, 17 dobrze, minut. Dobrze, teraz zrobimy jeszcze, proszę Państwa, zrobimy dwa jeszcze filmy tutaj o teatrze i o tym pomniku Kochanowskiego, który tutaj obok mamy. Na chwilę się włączam. Za chwilę dalszy ciąg programu.